konkursie wybór kształcenia. Na to kształcenie będą mogli zgłaszać się osoby dorosłe. Pomysł był taki, że to ja dorosły z ulicy przychodzę do urzędu i mówię, ja chcę się nauczyć się drukować. Okej. To masz tu bon, idź z tym bonem do firmy, która się szydełkować nauczy. I przyjdź pokaż certyfikat. Wtedy firma dostanie pieniądze, bo idziesz z bonem, który jest papierem wartościowym, ale zapłatę firma dostanie wtedy, jak przyniesie certyfikat. To miało być robione generalnie centralnie, ale teraz zeszło na to do funduszy regionalnych, które według mnie jest bardzo ciekawym zadaniem. I między innymi tu jest również wyposażenie Centrum Przyrodzenia Ustawicznego w części tak zwanej twardej, czyli w te wyposażenie, nawet wybudowanie murów, jak jest taka potrzeba. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, którą muszę Państwu powiedzieć. To wszystko jest fajnie, ale są wytyczne dotyczące, co możemy zrobić z funduszy unijnych dla edukacji. Te wytyczne są wydane na poziomie centralnym. Tam jest napisane, na co pieniądze mogę wydać, a na co nie mogę wydać. Kiedy wydatek będzie kwalifikowany, a kiedy nie będzie kwalifikowany. Po co to zrobiono? Po to, proszę Państwa, żeby we wszystkich regionach było wiadomo, że możesz kupić komputer, albo go nie możesz kupić. Ponieważ poprzednim rozdaniem było tak, że to, co u Państwa w Wielkopolsce było możliwe, dzięki władzom, urzędzie marszałkowskim, otwartym na przykład, to w innym części kraju już nie było możliwe. Ja sam doświadczałem tego, że to, co u Państwa było w projekcie realizowane, bez problemu się realizowało, to u mnie mój urząd mówił poprzez instytucję pośredniczącą, którą mam za ścianą, nie wolno. Więc jak pytałem, dlaczego w Wielkopolsce wolno, to nie wolno? No tak. I tak było, tak? Natomiast teraz są wytyczne, co wolno, co nie wolno, wydane centralnie i teraz jest wiadomo, że wszyscy mają mieć tak samo. Czy będzie, proszę Państwa, tak samo? No to zobaczymy. I dwa słowa o zrównoważonym rozwoju, proszę Państwa, bo o tym zrównoważonym rozwoju mówią Niemcy, Szwajcarzy, Holendrzy. Oni już dostali, nie chcę powiedzieć czego, to tak może bardzo są na ten zrównoważony rozwój kierunkowani. Mówią o tym, że dziecko musi tak samo widzieć otaczający go świat, wsłuchiwać się w muzykę, widzieć przyrodę, jak i znać matematykę, fizykę, język polski. Czyli nie wolno przy uczniu zapomnieć o zrównoważonym rozwoju. Szczególnie Niemcy mają z tym problem, bo jak Państwo wiecie, tam system edukacji jest skanalizowany i tam w pewnym momencie się mówi, ty idziesz na lewo, ty na prawo, do środka, koniec. I zamyka się dziecko jak gdyby pewną drogę do awansu społecznego. Będziesz rzemieślnikiem i on idzie w stronę rzemieślnika. Oczywiście potem może zostać inżynierem, może zrobić maturę i pytanie, ale jest to dużo trudniej, ponieważ Niemcy mówią, że oni już segregują ludzi. Dzięki temu ta ich gospodarka jest taka napędzona i dobrze funkcjonuje, między innymi. No powiedzmy, między innymi. Ale oni ten system kanalizacji mają. Zazdroszczą nam, że my go nie mamy. A ja z drugiej strony zazdroszczę im, że oni go mają i mogą ucznia włożyć inną część działania, bo u nas wszyscy idą tym samym, tą samą ścieżką, jak Państwo wiecie, co jest niezwykle trudne dla nauczyciela, bo ma ucznia, który siedzi się w ludzi, ma ucznia, który w klasie czwartej ma problem z czytaniem. I on musi dojść do klasy szóstej, jak Państwo wiecie, a potem muszą się pójść do gimnazjum. To nie ma innej sprawy. Więc ja nie wiem, co na przykład zadroszczę. Tu powiem Państwu taką ciekawostkę. Instytut Badań Edukacyjnych zrobił badania sześciolatków, którzy poszli do szkoły z klasy pierwszej, tak? I jak zmieniła się ich wiedza i jak zmieniły się ich umiejętności, tak trzeba powiedzieć, bo co do kompetencji, czy one się szybko rozwijają w tym wieku. To rok czasu to bardzo dużo ze względów manualnych wyciągnął, prawda? No, potrafimy pewne rzeczy zrobić. I otóż w procesie okazało, proszę Państwa, że uczniowie, dzieci z klasy, grup, tak zwanych robotniczych, swoje kompetencje i umiejętności podniosły bardzo wyraźnie. Z klasy tak zwanej średniej, no w zasadzie tak sobie prosto poszło, ale dzieci pochodzące z tak zwanych domów dobrych, czyli domów, gdzie mamy inteligencję, gdzie warunki są bardzo dobre, jest taki zjazd w stronę tych, którzy gdzieś tam średnio już nie potrafią na razie naukowcy tego zinterpretować. Okazałoby się niejako, że te dzieci cofnęły się w rozwoju. Potrafiły do grupy, która szkoła nie wyciągnęła tych dobrych uczniów z dobrych domów, bo przychodząc umie czytać, umie pisać, umie liczyć w zakresie niemalże do stu, bo to mam takiego wnuka, więc wiem, co te dzieci potrafią. Jak potem idzie do grupy, gdzie dzieci się uczą których nawyków, no to on tak też przynajmniej się tak schyla powoli. No i to jest skutek uboczny tego, że my nie mamy takiej kanalizacji, ale jest szansa, proszę Państwa, bo mówi się
o budzącej się szkoły. Budząca się szkoła, proszę Państwa, to jest pomysł pani dyrektor szkoły Margaret Assel. Szkoła ewangelicka w Berlinie, pani dyrektor szkoły wymyśliła. Jak szkoła jest ewangelicka, w Niemczech można wszystko, to ja wyrzucam dzienniki, ściągam, czyli nie ma lekcji, nie ma 45 minut. Przychodzę do uczniów i pytam, co wy chcecie dzisiaj robić? A my chcemy dzisiaj malować, ale co będziecie malować? No drzewo, okej, dobra. Malujemy drzewo, ale po co będziemy to drzewo malować? Jakie weźmiemy farby? A skąd one się wzięły? Jaki ma skład? I przy tej okazji, gdy uczniów zaczęła uczyć, co się okazało? Że uczniowie po roku czasu, kiedy byli na poziomie wyższym, niż jakby normalnie siedzieli 45 minut. Więc cały ten trend tej budzącej się szkoły zdobył zwolenników w całych Niemczech, w Austrii, i Szwajcarii, aczkolwiek Szwajcarzy mówią nam dzisiaj, uważajcie trochę z tą budzącą się szkołą, bo jak tak fajnie nauczyć się dzieci, że można żyć w miarę swobodnie i swobodnie się uczyć, to jak to dziecko potem idzie do rzeczywistości za klasą, za oknem, to ono się boi jadącego tramwaju. To jest takie przenośne, przepraszam, nie umie sobie w życiu poradzić, bo ono było nauczone, że ono może się rozwijać w swojej tempie, rozmawiać z wszystkimi swobodnie, tak? A naraz życie jest troszkę inne, jak Państwo wiecie, ma pewne swoje ograniczenia wynikające z tego, że tworzymy społeczność. I to spowodowało, że Szwajcarzy mówią, uważajcie, żeby się nie zaniedbali tego, co jest najistotniejsze, jak to mówi mój znajomy profesor, a Państwo również, pan profesor Dymak mówi, nie ma zmiłuj się, musisz na tyłku posiedzieć, żeby się nauczyć. Samo ci do głowy nie wlezie. W związku z powyższym Szwajcarzy mówią, nie zapomnijcie o tym momencie, żeby uczniowie wiedzieli, co się jest trudne i trzeba się po prostu zwyczajnie uczyć i pracować. O tym elemencie nie zapomnijcie. W Polsce jest stowarzyszenie budzącej się szkoły. Możecie Państwo, w Łodzi jest taka szkoła, możecie Państwo zajrzeć na stronę stowarzyszenia. My tutaj mamy pewne pomysły. Jak Państwo pozwolicie, mamy jeszcze chwilę? Tak, ja Państwu jeszcze coś pokażę, dobrze? O, pokażę Państwu, co my robimy przez ostatnie 3 lata. Postaram się to zrobić krótko, żeby Państwa muszę powiedzieć nudzę. A to moja obietnica. Mam 3, proszę Państwa, mam tu jeden wielki kłopot, muszę to utrzymać. Państwo wiecie, co to znaczy utrzymać budynek, nie? Mam mieć mnóstwo pieniędzy. A i proszę Państwa, ponieważ w Polsce, w województwie polskim jest wyjątkowy kłopot, bo my mamy autostradę, mieliśmy ją piersi zrobioną do Niemiec, nie? A u nas zawsze był tren wyjazdowy za granicę do pracy. Tutaj jak jest autostrada, to co te chłopy robią? Rozmawiają się w 4 i jadą rano. W poniedziałek do Niemiec do roboty albo do Holandii i wracają nie w piątek, nie? A przy tego typu sytuacjach, jak Państwo wiecie, zazwyczaj rodziny się rozpadają. Teraz zaczęły wyjeżdżać już kobiety, bo kiedyś jeździli tylko chłopy do roboty. A teraz jeżdżą też panie, oczywiście dobrze, nie zabrania pani wyjeżdżać. Ale to przyniesie nam skutek taki, że my mamy bardzo duży niż demograficzny, dużo pustych domów. Więc wymyśliliśmy taki pakiet specjalne strefy demograficzne, pod którą potem pan prezydent Zły, prezydent Komorowski się podpisał i rozpoczęliśmy działania na rzecz, żeby ludzie chcieli u nas zostać. Więc realizowaliśmy 3 duże projekty. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy studia podyplomowe z neurodydaktyki w kraju, w Polsce, w którym uczyliśmy nauczycieli innego podejścia do ucznia. W stronę tego zrównoważonego rozwoju, w stronę tej budzącej się szkoły, ale z wykorzystaniem wiedzy z neuronami. Nie zapominając o tym, że żeby uczyć się nauczył tabliczki mnożenia, to niestety, ale musi się nauczyć. Nie ma zmiłości. Czy on się będzie uczył w takiej formie, czy w innej, ale musi ją znać. I robiliśmy projekt fascynujący ślady nauki i technologii troszeczkę pod to, co pan doktor mówił. No i o Polskiej Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy. Państwo tu widzicie kwoty w przypadku neurodydaktyki neuronów na rzecz uczenia szkoły. Ponad 7 milionów złotych na 2 lata działań, prawie 3. Duże pieniądze, jak Państwo widzicie, mnóstwo wskaźników, 3,5 tysiąca nauczycieli, 1500 nauczycieli, mnóstwo kursów. Jak to działało? Student z neurodydaktyki musiał iść do siebie, do szkoły i pokazać swoim kolegom i koleżankom na 10-godzinnym kursie, takim szkoleniu, co to jest neurodydaktyka, jakie są nowości, jak mózg się uczy. To nie jest nauka o mózgu. To nie jest ta awantura z neurodydaktykami, że my uczymy o mózgu, nie? My mówiliśmy o tym, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę z neuronami do tego, żeby rozpoznać ucznia. Jesteś leworęczny, jesteś praworęczny, tak? Ty masz problem z koncentracją przy niebieskiej ścianie,
a ty masz problem wtedy, jak siedzisz, bo jak stoisz, to myślisz lepiej. To są elementy wynikające z wiedzy, a to trzeba zaobserwować, jak już wiesz, to szybko wyciągać wnioski. Takie studia realizowaliśmy oczywiście. No, fascynujący świat wielkiej technologii, proszę Państwa, poza szkołą, rewelacyjny projekt, który wywieźliśmy uczniów, wszystkich uczniów szkół podstawowych, 56 tysięcy uczniów, wywieźliśmy ze szkoły, gdzie? W kraj i w nasze otoczenie. Zrobiliśmy najpierw badania na specjalnej platformie, predyspozycji uczniów zdolności i tak dalej. Niesamowita maszyna. Szkoła dostała dobry wynik, co do każdego ucznia, elektronicznie zrobiliśmy to. Również badaliśmy zdolności na uczniów i teraz uczniowie ze wsi jeździli na zajęcia do miasta. Uczniowie z miasta jeździli na zajęcia tzw. gospodarstw edukacyjnych, tzw. otwartej edukacji, miejsc edukacji bezpośredniej, tak to nazwaliśmy, na wieś. Codziennie jeździło 18 autobusów. Po całym województwie zabrakło nam już przewoźników po tym towarzyszeniu. Logistycznie olbrzymia, ale też, proszę Państwa, uczniowie, to utworzyliśmy 24 pracownie w jednym z budynków, gdzie zrobiliśmy wróconego kopernika. Znaczy, dzieci przyjeżdżają do pracowni, gdzie stoi człowiek, który nazywany jest animatorem. I on realizuje z nimi, w zależności od tego, to jest klasa szkoły podstawowej, podstawę programową. Ma gotowe scenariusze, wie wcześniej, jaka grupa przyjedzie, z nimi zajęcie z podstawy programowej, że nauczyciel potem dziennik odpisuje. Taką lekcję zrealizowałem. Uczniowie przechodzili przez 6 godzin lekcyjnych, 45-50-minutowych na sygnał trąbki z jednego pomieszczenia do drugiego. Byli nakarmieni, zaopiekowani. Muszę Państwu powiedzieć, że uczniowie się chowali, żeby nie wracać do domu. Również nie chcieli wracać, to jest początek do końca, jak się Państwo domyślacie, ale najwięcej, ponieważ slajdy pokazywał z tego i będę opowiadał. Otóż, proszę Państwa, najgorzej było w momencie, kiedy uczniowie mieli zajęcia w gospodarstwie, gdzie lepili w winie. Kierowcy nie chcieli dzieci wpuścić do autobusu. To dzieci, jak Państwo wiecie, gdzieś jest serwinne, jak się wycia trawę, to po prostu były całe brudne z dołu do góry, ale muszę Państwu powiedzieć, że dzieci zjadały zawsze śniadanie, dzieci zjadały obiad, miały do wyboru grani jarskie, bądź inne. Już potem wiedzieliśmy, co dzieci lubią. No i niepotrzebne nam było rozporządzenie. A szczęście nie było. Udawało nam się karmić dzieci tym, co lubią i zdrowym. Dzieci piekły chleb. A tu tak jest, tu jest takie zdjęcie, które Państwo powiedzą. Jak tu widać, są takie rury z mąbelkami. I myśmy po raz pierwszy zajęli się, proszę Państwa, również uczniami ze szkół specjalnych. Bo do tej pory nigdy projekt nie trafiał. I w momencie, kiedy do tego pomieszczenia, to jest pomieszczenie zmysłów, to się tak nazywa, musieliśmy również szkół niepełnospecjalnych. To przyszło jedno dziecko, które miało jakieś ADHD, coś jeszcze. Dzieci są różne, takie biedne. Przytulił się dzieciak do tego i przez 45 minut tego nie puszczał. Siedział spokojnie. Pani powiedziała, ja jeszcze go takiego nie widziałam. I to jest neurodydaktyka. No i podpowiem rodzicom, żeby mu takie kupili, bo oni w domu mają po prostu zwykłe życzenie. Mu kupią, jak mu włączą, to chwilę będą mieli też spokoju. Bo to się wydaje, to jest trudne życie rodziny. Więc to dziecko siedziało takie przytulone, a wszyscy dookoła śmieli, aż łzy i kapały, że on był taki szczęśliwy. Nie wiemy, co się tam działo w jego mózgu, nie? Ale proszę sobie wyobrazić, że on potem poszedł do kolejnej pracowni i był spokojny przez pewien czas. Wyciszył się zwyczajnie. Zaszły jakieś procesy, które nie znamy. I to, proszę Państwa, różnie się nazywają, to jest łaciny, te pracownie. To jest fajne. W jednym z zamków, zamku Bocznych, jest przepięknie, znaczy. Przepięknie, proszę Państwa. To jest coś prawda. Zrobiliśmy pracownię architektury. Mieliśmy na taki pomysł, kupiliśmy gąbki, które kazaliśmy sobie pociąć od tapicerów. I tam dziecko wchodziło, dzieci wchodziły, miałem rysowanie. Czas budowy, dostawały rysunek, kaski, szkolenie z PHP i budowały to, co było na rysunku. Miały na to 4 godziny. W międzyczasie miały oczywiście posiłek. Proszę sobie wyobrazić, jak dzieci się fantastycznie bawiły. Na nim musiały dojść, przeczytać rysunek, co tam jest, co my mamy zbudować. Nie? A potem to budowały. Nie? Jak mi się zburzyło, no to na nowo uczyli się pracy w grupie, bo trzeba było uważać, żeby tego nie trącić. Państwo wiecie, pianka szybko się przewraca, mimo że jest szeroka. Rewelacyjny pomysł i bardzo dobre zajęcia. Polecam Państwu również Wasze pracownie, gdybyście Państwo chcieli do nas dotrzeć. Astroniwki, no, zbudowaliśmy bazę astronomiczną w jednym z obiektów w Niwkach. Profesjonalną, full professional, podłączone do internetu szybkiego,
gdzie można niebo oglądać i zwyczajnie można zobaczyć słońce, i zwyczajnie można zobaczyć gwiazdy, wychodząc na dół. Od lornetki, poprzez teleskopy, Grzegorz Kąbel widział. A proszę Państwa, to są obiekty budowane. Mobilne planetarium, o proszę Państwa, to jest też polecam Państwu. Kupiliśmy Murzyński, jak to się nazywa, Muchany, to się stawia 20 minut, no i ludzie to stawiają 20 minut. Dzieci wchodzą do tej kopuły, wejdzie tam 12 sztuk, 80-30 butów, kładą się na latach i oglądają demo, takie jakie dzisiaj będzie nad nami. Puszczamy im też specjalnie inne obrazy dalekiego wszechświata oraz specjalne filmy, dzieci wychodzą. Rewelacja. To się pakuje do samochodu, do bagażnika, wychodzą na zewnątrz, oglądają w mikroskopie to, co nas otacza. Powiem Państwu bardzo ciekawą rzecz, którą możecie Państwo wykorzystać. No, a tu co jest opinia, przepraszam bardzo. Nie ma tej opinii. Były zajęcia na uczelni, gdzie dzieci były przywożone, witane, ubierane odpowiednio. Wychodził rektor, gronostania i dzieci witały. Witam Was, najlepsi studenci, mówię, że to byli jego najlepsi studenci. Oczywiście, proszę Państwa, no, dzieci zostawiły na uczelni jedną rzecz. Plecak. I to był plecak pani nauczycielki, która z roztargnienia zapytała. A dzieci wychodziły przeszczęśliwe, a naukowcy byli tak szczęśliwi, że mogli pokazać dzieciom swoją uczelnię i inny świat po prostu. To baliśmy się tego, jak naukowcy z tym małym problemem sobie. Były to zajęcia oczywiście rewelacyjne, no instytucje kultury, dzieci w filharmonii uczyły się matematyki. W teatrze uczyły się szacunku dla siebie. No, i tak dalej. Tego jest strasznie dużo. O, tu dzieci grają. Mój syn osobiście mówi, byłem jedyny, który zagrał na trąbce. Nikt nie umiał tak dmuchnąć, żeby trąbka zagrała. Proste doświadczenie. Muzyk mówił, a jak ty słyszysz? No uszami, nieprawda. Zatkam ci uszy i położę ci kamerton na głowie. Ty słyszysz? Słyszałeś? Słyszałem. Dzieci powiedziały się, czy rozchodzi fala, nie? Co? Jak zbudowany jest człowiek? No, polecam Państwu tego typu pomysł, bo on jest rewelacyjny. A, które są te nieszczęśliwe gadki, były również koniki, proszę Państwa. I ta diagnoza. I projekt dla szkolnictwa zawodowego. Po raz pierwszy dzieci z Opolszczyzny pływały, proszę Państwa, żaglowcem. W szkole jedyna szkoła, żeglugi, które jest bliźnika, po raz pierwszy w historii pływały, że pomoże. Zapłaciliśmy. Pojechałem autobusem, płynąłem w jedno miejsce, druga grupa stamtąd wracała. Pokazaliśmy uczniom cały otaczający nas europejski świat w najlepszych firmach, najlepszych markach. To były firmy logistyczne w Austrii, to było BMW, to były najlepsze firmy informatyczne. I mówiono nam, że wywozimy dzieci, bo dzieci już nie wrócą. Zdarzyło się nam, proszę Państwa, że tylko jeden chłopak powiedział, ja wyjeżdżam. Mówię, dlaczego? Bo tam się zakochała. Bo tam mam dziewczynę. To było w Austrii. Rzeczywiście pojechał, skończył szkołę, pojechał. Dobrze. W tej chwili mieliśmy symulator jazdy jeszcze do szkół zawodowych. Bardzo ciekawe. Zbudowaliśmy portal. To Państwu powiem, zbudowaliśmy portal, a tu jest tutaj. Portal, który potem Ministerstwo Edukacji Narodowej z Stowarzyszeniem Pracownictwa do Dozoru, a my to zbudujemy w skali kraju, zbudowanie, jak sobie wiecie, przeprowadzamy szkół. To jest dokładnie nasz portal, który wymyślili. No i proszę Państwa, jak Państwo widzicie, daliśmy szkołom pieniądze, wyposażenie specjalnych pracowni. To są nasze, proszę Państwa, doświadczenia, które ja mogę opowiadać godzinami. Zrobiliśmy też projekt szkoły. O polskie szkoły, o których nie będę Państwu opowiadał, ale powiem tylko tyle, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało na cyfrową szkołę 45 milionów, a my wydaliśmy na szkołę 55 milionów na państwo polskie. Na 111 szkół, które zrobiliśmy w pełni zinformatyzowane, z których 111 szkół 7 ma problem z korzystaniem z tego. A pozostałe wszystkie są w takim miejscu, że jeśli się zdarzy, że się system powiesi albo coś nie działa, to ja mam telefon już w nocy. Niech Pan coś zrobi, Panie Dyrektorze, żeby nam to wisi, a rano musi działać. Więc to działa i jest wykorzystywane, jak się pewne rzeczy przełamują, proszę Państwa. No. Projekt ten fascynujący świat nowej technologii, proszę Państwa, to... Teraz się załamuje się. Budżetem. 32 miliony złotych. Projekt dla szkół zawodowych 18 milionów złotych. Projekt neurotechniki 7 milionów złotych. Szkoła 55 milionów złotych. Teraz widzimy, że mój noców, czy to są właśnie te wydatki.
To jest taki. Wszelkie kontrole, które jak Państwo wiecie, również były kontrole z urzędu z samej Unii Europejskiej, czy tam był przesłanych panów, którzy powiedzieli, nie chcemy was ani wody, ani ciastka, ani kawy, nic. My to będziemy sprawdzać, trzeba to sprawdzać. Weszli do pomieszczenia, tam kłóty ściany, tam zamówienia publiczne, to my chcemy je sprawdzić. Proszę bardzo. Które? Wszystkie. Proszę bardzo. 400 parę zamówień publicznych. Proszę bardzo, odpowiadajcie panu. Wyciągnęli sobie, które chcieli, pochodzili, po 4 godzinach powiedzieli, proszę pana, gdyby wszyscy tak realizowali projekty jak wy, to my nie mielibyśmy co robić. I proszę. Czekamy oczywiście też na raport z tego tytułu. To trochę chwalenie się, proszę państwa, aczkolwiek to są tylko słowa i liczby. Natomiast polecam państwu to, co powiedział pan doktor. Wywiezienie ucznia ze szkoły. To jest ta otwarta szkoła. Uczeń niech jedzie ze szkoły, niech szkoła się otworzy. Ale otworzy się musi też uczelnia. A pan dobrze o tym wie, bo u nas, jak rozmawiamy z rektorem uniwersytetu, to oni nie pojadą do szkoły. Udało się. Muszę powiedzieć, że poprzez to, że dzieci przyjechały na uczelnię, udało się profesorom wyrwać z katedry bardzo doświadczonych i zamieść do szkoły. Wiecie państwo, jak profesor wyjdzie i opowiada do dzieci, mówi ładnie, opowiada o zwykłym świecie, to te dzieci się zetną. I to nie jest tak, że dzieci rozrabiają. Dzieci, jak są zaintegrowane i zajęte, oczywiście nie dłużej niż te pół godziny do 45 minut, bo te dzieci są małe, nie mają takiej koncentracji, zdolności koncentracji. Polecam państwu, jeśli państwo mieli do mnie jakieś pytania, to będę bardzo zadowolony. Mogę, przepraszam, jeśli było za dużo. Nie było za dużo państwa.